Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 28 maja 2012. Dzisiaj kilka słów na temat optymizmu. Optymizm. Jakże ważna cecha charakteryzująca ludzi, którzy wiodą swoje życie tak, jak chcą, żeby wyglądało. Ludzi, którzy osiągają w życiu sukcesy. Ludzi, którzy swoim towarzystwem sprawiają, że chcemy z nimi być, że chcemy spędzać z nimi czas, że chcemy z nimi robić różne rzeczy. Optymiści. Optymizm jest ogromnie ważny w tej drodze do sukcesu, dlatego że optymizm uelastycznia naszą wytrwałość, może w ten sposób. On uelastycznia. On powoduje, że ta nasza ścieżka, a droga, autostrada, bym nawet rzekł, do sukcesu, staje się dużo, dużo szersza. A to znaczy daje nam jakby więcej możliwości, więcej opcji. Bo to jest optymizm właśnie. Optymizm to powoduje. Optymizm to sprawia. Optymizm sprawia, że dostrzegamy możliwości i szanse. To optymizm decyduje o tym, że koncentrujemy się na rozwiązaniach. Szukamy tych rozwiązań. Wierzymy, że każda sytuacja jest do rozwiązania. W każdej sytuacji jest zalążek tego rozwiązania, zamiast zastanawiać się, kto jest winny, kogo ukarać i tak dalej. Czyli to życie przyszłością, może inaczej, to życie oczywiście w teraźniejszości, bo wiadomo, że do wszystkiego potrzebny jest też realizm, ale ta mieszanka optymizmu i realizmu, bo ona jest potrzebna. To nie jest tak, że ktoś będzie hura optymistą, bo jest jeszcze pojęcie hura optymizm, prawda? Hura optymiści, prawda? Rozpędził się, bum, w ścianę, przyrżnął, finito, prawda? Chodzi o to, żeby być optymistą, wspaniałym optymistą. Bo optymiści, jak mówię, przyciągają ludzi. W ogóle żywot optymisty jest naprawdę wspaniały. Ten nastrój, ta biochemia umysłu optymisty jest znakomita. Jest po prostu naprawdę, śmiem po prostu stwierdzić, konieczna dla każdego człowieka. Absolutnie tak. I optymizm jest ogromnie ważny, ale jak powiedziałem, optymizm uelastycznia. Jest tą elastycznością naszej wytrwałości, naszego działania. I oczywiście być optymistą jest możliwe dla każdego. To nie jest tak, że ktoś już po prostu skazany jest na bycie pesymistą albo bycie takim twardym realistą, bo wchodzi tu w grę jego wola. To, czy chce wyjść troszkę do przodu, to, czy chce zobaczyć dobre punkty, to, czy chce zobaczyć pewne rzeczy inaczej, nie na bazie przeszłości. Pesymizm zawsze ciągnie nas do przeszłości, złej przeszłości i on gdzieś tam, że tak powiem, projektuje w przyszłości. Natomiast optymizm wyciąga wszystko, co dobre, czasami nawet wręcz szalone, wręcz dla wielu ludzi wydawać by się mogło niemożliwe, ale my to widzimy, my to dostrzegamy. Także optymizm, ogromnie ważna cecha i trzeba nad nią pracować. Szczególnie jakby widać, ile w nas optymizmu, kiedy pojawiają się przeszkody, kiedy pojawiają się trudności, kiedy pojawiają się problemy jakieś wielkie. Wtedy widać, ile w nas optymizmu, czy jednak mamy ten pesymistyczny realizm, prawda, gdzieś tam w sobie mocno zakorzeniony. I cieszę się, ja jak pamiętam, tylko zawsze byłem optymistą. Czasami trochę takim rzeczywiście crazy, hura optymistą, ale generalnie ten optymizm jest podstawą w ogóle życia, podstawą uśmiechu, radości, dawania szczęścia. Bądźmy optymistami. Bądźmy, absolutnie bądźmy optymistami. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!